Dobra, teraz zrobimy zaraz przywitanie. Zaraz odskoczymy. Co ty robisz? To jest Just Cause 2, a nie symulator wypadków. No wsiadaj tu. Mogę wziąć skutera. Tu ja chcę to wziąć. No to F wciśnij. F na to w celu i F wciśnij. Na to? F. F. O. I E. E, tak. Jo, ale mam brykę. Do tyłu, do tyłu. S. Kto ze mnie strzela? Jeszcze będę musiał się nauczyć grać na WASD. Kto we mnie strzela? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dobra, moi drodzy, pewno się ciekawicie teraz, dlaczego gramy w Just Cause 2. Ja! Między innymi dlatego, że chciałem grę, tę grę Pameli pokazać. No gdzie ty jedziesz? No to jest słaby samochód. Słaby pojazd. Ja stąd się wygrzebie. Gramy w Just Cause 2, bo gra jest bardzo fajna. Można było kupić ostatnio w ten weekend na Get tam. Games za 5 dolarów czy 5 euro, jak ktoś wolał przepłacać, ale pewnym sposobem można było zakupić grę za 5 dolarów. Idziemy. No. Oh my god. Tak, wciśnij F1. Cicho, ja tu szukam samochodu. Wciśnij, nie, czwórkę wciśnij, czwórkę i E. I troszeczkę czekaj, w dół trochę i E. O, i teraz możemy zamówić sobie albo jakąś broń, albo jakiś pojazd, albo jakiś transport dla siebie ogólnie. Aha. No, weź pojazdy. I wybierz sobie jaki tutaj pojazd tych sześciu, pięciu pierwszych. A co to jest? No to jest taki bojowy wózek mały. A to jest motorówka. No ale tam wody nie ma, więc... No wybierz sobie któryś. No i kup. Nie uda. A czemu tego. Aż tyle? Ja wolę sobie ukraść. Bierz go. Mhm. Nie gadaj. Tak? Tak. A ile wyjątków? No bo ty chwilę pograłem. Nie, tak z 2 godzinki sobie pograłem w to. O, musisz teraz sobie wsiąść. A musisz podejść. No można i tak. To jest dobry sposób. Jedź, jedź, bo to są wojskowi, uciekaj. Nie umiem. No do przodu, wu. Wiesz co, ja ci dam, może pada, co? Ja ci dam pada, młoda. Trzymaj. Tym triggerem do przodu. A do tyłu? No to tym. Ale żeś mi wózek dał. No taki sobie wybrałaś. No dobra, do przodu, jedziesz, jedziesz. Zdziewaj. Teraz uwaga, bo spowoduje wypadek! Uważaj! Zaraz cię dogonię! A co mogę robić B? Możesz przeskakiwać, jak będziesz w pobliżu jakiegoś pojazdu, możesz na niego przeskoczyć. Nie, mam lepszy. Ewentualnie jak wciśniesz A, ale nie wciskaj, to wyskoczysz z tego motoru i spadochron się otworzy i będziesz mogła szybować. Wow, uwaga! A do samochodu też mogę wskoczyć? Też możesz wskoczyć do samochodu. Weź teraz, tak. Nie! O Jezus, coś się tam stało strasznego. Tak. Dawać mi! O, teraz mieliśmy jakąś misję odpaloną, jakąś wyścig chyba, ale nie szkodzi. Tu był jakiś tam zapis gry, to tobie szkodzi. Nic się nie stało. Teraz możesz na przykład, pokażę chwilę, nie ruszaj. Zadam się, nie ruszaj! W którymś się tutaj napadzie, nie pamiętam, w którym napadzie robi się linkę. Aż uciekł pan. Chyba B, RB, nie. Tak. Tym przyciskiem LB. O, jadę. Jedziesz. Gdzie ja w czym mam wsiąść? A, nie, Y. Uciekaj, skręcaj. O ja. Jak ci się ta gra podoba jak na razie po 3 minutach? Fajna. Fajna, a ładna? No, może być. Myślałem, że to Uncharted. Tak, ja popełniłem nudu. Zagramy sobie w Just Cause 2. Ta, to ta gra, co graliśmy z takim idiomem, no. No ta, ale my nie graliśmy nią, graliśmy. Ej, a to nie jest Uncharted. Mam trochę zdezelowane auto. No, tak troszkę. Możesz przełączyć się nakłada. O, i B, i B, i B, i B. O, widzisz, jak pięknie. Jicha! Co, to on tak mówi? No. Ale ma taki strasznie... Brzydki głos. Taki... Tani głos. Taki... Biedny. O, zobacz jaki most. Yeah. A zobacz jaki widok piękny.
No, a ty jesteś skupiona na jeździe. No tak, to już przekracza twoje możliwości w tym momencie. Iha. Dobra, ale tak nawet już tak nie polega tylko na jeździe i zachwycaniu się i uczeniu się jazdy. Ale także można już na misję wykonywać całą masę różnych rzeczy, które możemy robić w sandboxach, w tym i w wielu, wielu innych. A sobie jadę. Możemy misję wykonywać, ale co szczerze, chyba w tym momencie misji nie wykonamy. Czy wykonamy misję? Nie wiem, czy jestem zdolna do wykonania misji. No to jest fakt. A, jak sunę. Gdzie ja jadę? Z górki na pazurki, nie wiem. Zobacz, teren gry jest bardzo wielki, zaraz ci pokażę. Zobacz. O, tu jesteś taki kawałek, tylko przejechałaś tutaj, taki kawałek malutki. A gała wyspa jest taka wielka. Ja jadę dalej. Dobra, to jedź dalej. A skąd się bierze misję? No, trzeba do takich, czekaj, pokażę ci chwilę. Masz na przykład takie kontakty, zaraz ci pokażę. O, tu masz takie różne kontakty, twierdza frakcji, które zdobyliśmy, ale masz takie różne misje, które zlecają ci jakieś frakcje, gangi na wyspie. Ewentualnie masz takie różne wioski i tym podobne i można je uwolnić, bo teraz gramy takim agentem specjalnym. Aha. Który nie! Ma zadanie... O Jezu, zobacz, co no, coś zrobię. Tu mówiła. Gramy agentem rządowym USA, który ma za zadanie ogólnie wyswobodzić tą wyspę z macek złego tyrana. To jest chyba jakiś morderca, a nie? No to nie raczej nie on, tylko ty. To czyli od tego morderczyni. Tamty miał wypadek, biedny. No biedny. No bo mi tutaj kurzą. Ja tu jadę szybciej od was, zobaczcie. Ojej! O! Możesz motorówkę przyzwać. Tylko jak się tą motorówkę przyzywa? Czekaj, bo nie mam pojęcia zielonego. Ups. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tu. Jak się napadzie po motorówkę, jak cokolwiek się przyzywa. A czekaj, trzeba tu. A, dobra, już wiem jak. Ups. O, tak. Wyleciałam z trasy. No tak, tyćkę, nie? Weź pojazdy. A? No. I weź tam motorówkę, power run chyba. No. Troszkę kasy tracimy, ale... Ale za dobrą rozrywkę trzeba płacić, nie? No. Ale ogólnie, kurczę, kupiłem tę grę za 15... Boże, za aż 5 dolarów. Ale tu się wskakuje? Tak. Też. Tym. Tutaj. Ale wciśnij. To? No, wciśnij. To? No. Ale wciśnij, nie trzymaj. No. I Y. Idziemy, jak tam strzelają. Nie wiem. To we mnie strzela. No jedź, głupku. No tutaj tym. Spustem. Głupku. Nie będę ty nic mówił. Lepiej pozdrawiam po głowie oberwę. A czym to ja skończyłem? A, kupiłem grę za 5 dolarów w cyfrowej dystrybucji na Get Games. Dostałem kluczyk na Steama. Czyli na dobrą sprawę zapłaciłem jakieś 16 zł. Naprawdę jedną z najlepszych gier sprzed bodajże 2 lat. Ta gra chyba ma już 2 lata jakoś taki. Co tu dużo mówić, nadal jest świetna, piękna i wciąga. I jest naprawdę ciągle jest co robić. A to płynę gdzieś? No gdzieś na pewno, gdzie to już inna sprawa. Możesz też jakoś strzelać, ale nie pamiętam tym przyciskiem. A, ty możesz strzelać, widzisz? Tym co linkę się robi, to się strzela. A linkę się robi czym? LB, czyli tym tutaj, pierwszym przyciskiem takim. Nie spustem. Dobra. A, to można do nich strzelać. Ale dobra, skręcaj, bo zaraz... Wlecimy na nową wozu, do ścianę wozu. A tam. Patrz, plaża! Jedziemy na plażę! A później jak tu porzucę tą motorówkę? To co? To ja już ją kupiłam raz, bym chciała gdzieś znowu ją. Tak, bym chciała jeszcze raz ją kupić. Gdzieś ją porzucisz? Jeżeli będę ją cały czas przy sobie, to nie, ale jak ją zgubisz, to tak. Możemy też latać samolotami, coś było widać. Kogo ja tu strzelam? Nie, nikogo. Musisz tutaj celować najpierw. Aha, ciata. Dobra, to się nie wyszło. Ups. To ja mówiłem, możemy pływać motorówkami, jeździć sobowodami. A gdzie się, jak się cumuje? No po prostu wjeżdżasz na plażę. No, mniej więcej tak to wygląda cumowanie. Spoko. Dobra, Y wysiadasz. Może cię daleko nie popłyniesz. A nie mogę się cofnąć? Motorówką po ziemi, po plaży? No ja i popsułam. Mogłabyś zrobić, jakby na przykład wzięła, przypięła linkę do jakiegoś ciągnika bądź inne motorówki i wywlokła ją, to wtedy tak. Ale inaczej nie ma raczej szans. Dobra, przywieź samolot. Samolot może, co?
Ja, zobaczę ciebie jak latasz samolotem, to będzie to co wszyscy pragną normalnie. No nie wiem, czy to... Nie, to będzie wesołe. No bo patrz, bo ja ci psuję grę, a nie będziemy jej zapisywać, to. Nie bój się, daj spokój, to tylko gra. Kobieto moja. O. Będzie wesoło. To nie wiem, czy nie za krótko będzie miejsce lądowania. Czekaj, ja tylko ciebie startuję, daj na chwilę. Żebyś tutaj już na początku się zepsuła. No, bo trochę mało miejsca mamy, ale nie szkodzi. Dobra, ja teraz lecę. Trochę do góry polecę. I przejmuję stery Pamela. Nie, jedź do góry. Tym. Trochę za wysoko. Co, masz lęk wysokości? Mam. Bo możesz skręcać na dwa sposoby. Właśnie tak możesz po prostu przechylić się i stawić sobie. I sobie zostawić, a możesz skręcić w bok i po prostu podciągać do góry samolot, widzisz. Sam skręca teraz, nie? Nie. A tu jest jakaś baza wojskowa w ogóle chyba. Ja. Czy po prostu do góry, do góry! Zależy, to się skończy. Niektóre bazy wojskowe mają tak, że jeżeli lecimy jakimś pojazdem powietrznym... To nas gonić. No, też jakieś samoloty bądź inne helikoptery, ale też mają wyrzutnie przeciwlotnicze, więc to też trzeba uważać. Patrz, tutaj się coś świeci, tu jest jakiś wojskowy okręt. No, coś, znaczy jakiś okręt na pewno, czy wojskowy, tego ci nie powiem. Dobra, wielka ta wyspa, nie? Te wyspy w sumie. A paliwo nam się skończy? Na całe szczęście aż tak ta gra realistyczna jest, ale tam jest chyba platforma wiertnicza, jak widzę. Tam. Widzisz? Przed nami prosto. No jest. No. Ta gra to jest idealny przykład, że można spędzić w grze parę godzin nic nie robiąc, dosłownie wybitnego. A po co mam ta platforma? No nie, możemy zwiedzić, bo jeżeli im więcej lokacji odkryjemy, tym do większej ilości będziemy mogli tam podróżować, i zdobyć większej ilości pieniędzy i takich punktów chaosu, które pozwalają nam na przykład nowy sprzęt zdobywać, wiesz? Tu jest jakaś wyspa. No, wiatraczki są. I do wody, siup. Raz mi się tak udało zrobić, że jakoś blisko wody leciałem i jednym skrzydłem w wodzie byłem. I jakoś tego się wykaraskałem. Widziałem na Himalaje. Czekaj, a tam na przykład z tyłu, tam też masz takie, ale nie masz takich zimowych. A tu są tu w ogóle gdzieś lata, nie wiem czy będzie widać, ja ruszę się na chwilę. O, tam masz takie miasto w ogóle duże. Może tam... Tu gdzieś w ogóle lata jakiś taki sterowiec, który jest jednym wielkim klubem w ogóle. No co ty, ja chcę go odwiedzić. Tylko nie mam pojęcia, gdzie on dokładnie teraz jest. A na mapie będzie widać? No właśnie, być może będzie widać, ale nie mam pojęcia, gdzie go szukać, bo jak sam widziałeś, ta mapa jest ogólnie spora, nie? No nic, lecimy. Tam ma w ogóle pas, tu masz lotnisko takie dosyć spore. Na dole, po prawej. Widzę, nie umiem lądować. No, tam są w ogóle jumbo jety takie wielkie, można ukraść? Latać. Można. Możemy... I cię wyskoczyłem. Ja, frunia! A się robiło spadochron A? Tak, na razie nie wiesz. Jeszcze jesteśmy wysoko, to nie ma sensu. Trochę schochliczyłem ci lot. Ale gdzieś tu powinien być samolot, taki duży jumbo jet. Gdzieś to na pewno będzie. Dobra, możesz otworzyć te. A. O, cudownie. Trochę w lewo, o właśnie. Gdzieś tam będzie pewno. No nie idź do góry. On nie idzie, on leci. No to do przodu. Gdzieś tu jumbo jet musi być, cholera. O jest, widzisz? Stoi tam po prawej. Gdzie? Nie! Tam po prawej i po lewej startuje, ale ten po prawej weź. Po prawej, w prawo. Ja jestem tam po lewo. Ale on już leci. Znaczy, może będziemy mogli zrobić skok kaskaderski na niego, czekaj. Do góry trochę. Mogę? Lecisz, tak panie, go wezmę, przejmę. Bo tu wieje. Są złe warunki. No, taktyczkę kiepsko to wygląda. O! I wsiadamy do jumbo jetu. Czekaj, ci wystartuję. A widzisz, nie wygląda zbyt dobrze dla nas. W ogóle mamy teraz mały alert, bo będą w nas strzelać. Wykręcaj! Uff. Ale brzydka. No, brzydka pogoda. Jak sama widzisz, są zmienne warunki pogodowe. Dobra, ja ci wystartuję i ty przejmiesz za stery, okej? Ja się boję! To tylko jumbo jet. To nie, bo brzydka pogoda. Wow! Lecę jumbo jetem, przypomnę.
No może to nie jest jumbo jet, ale duży samolot pasażerski. Porwaliśmy. Porwaliśmy, tak. Lecimy na wieżowiec. Trzymaj. On jest bardzo toporny w sterowaniu, ostrzegam cię. Jak się lata z dużym samolotem? Dobrze. Dobrze? Może zapiszemy cię na kurs pilota? No na pewno. Czemu nie? Lecimy... Weź pod mostem przeleć. Spoko. Do miasta. No. Czy byś coś planowała? Co? Nie wiem. Sama? Nie. A można? Ale tam nie ma lotniska. No, trudno, żeby w mieście było lotnisko. To lotnisko, co było poza miastem, należało do tego miasta. A gdzie to jest lotnisko? No, tu pewno nie ma. Może wyskoczyć po prostu. A co z ludźmi? Nie, no tam, przejmujesz się. A co z tamtym naszym samolotem? No, gdzieś tam się pewno rozbił. No co ty, no nie można tak. Aj, gdzieś po przemieście przelecimy. Nie! No dawaj! A ty przyzwoita, no. Bo tu mi podmuchy robią się. Podmuchy się robią. Cześć. Ale fajny most tu jest na dole. Nie? No, patrz. Tam zawrócimy, będziemy na lotnisko. Może zrobimy małą wycieczkę do miasta? Znowu. Znowu ci wyprzedłem. No jak mogłeś, ci ludzie popadną. Tak, ale oni gdzieś tam są. Dziom, Jezus! Leci. Nie! Już znikł z pola widzenia niestety. Uff, jak dobrze. No nie wiem. Aż mi się słabo zrobiło. Coś ci się trzęsie. Czujesz to? Czuję. I tu nie jestem ja. No w dół leć. Ale gdzie? Do miasta leć. Wow. Wow, do góry. Prostuj. Nie mogę wylądować. Proszę cię bardzo. W drugą stronę kamerę. Drugą. Dobra, muszę. Widzę, jeszcze muszę cię uczyć operować na padzie. I na myszce też w takiej gry, to? No. No. Ale jak ci się podoba? A. Może być. No. No, wolisz Angry Birds? Wolę. Nie, wolisz Diablo. Wolę Diablo. A przynajmniej coś trzeba robić. Zabija się, nie? A tam zabija się, a pierścionki się zbiera. Najlepsze są pierścionki. No. Albo jakieś ciekawe bronie z artefakty. No. Możesz na przykład zrobić puzzle. A można gdzieś wejść do sklepu i kupić ubranie? No niestety nie. To no. Nie GTA. O, GTA, takie są mi w tym Saints Rowie. No właśnie. W naszych rowach. W naszych rowach. O, pasy dla pieszych. Uwaga, bo idę. Spadaj ty! Ja ci ukradę samochód za karę. Natrąbi mi na kobietę i źle się to do niego skończy. Spadaj! Widzisz, natrąbił? Spadać mi to. Jezus. Co za piratka drogowa. O, jakie auto wyczesane! A ty wiesz, że ktoś ci da... Pokaż szybko, pokaż, ja ci wezmę, no bo teraz to już pewno zwiało. Teraz to już pewno zwiało. O, czekaj, tam jest takie chyba jedzie, nie? No. O, masz. A ty wiesz, że ktoś ci w komentarzach napisał pod Diablosem? Że? Że masz coś mniej więcej w tym sensie, że masz cudowny głos i czy mógłby się z tobą mówić? Naprawdę? No. Ale spoko, szybko go odgoniłem. Ej. Dlaczego? Myślałem, zaraz se pogadamy po nagrywaniu. No co ty, ale naprawdę? Ja mi nie mówiłeś tego. No bo dzisiaj to... Za szybkie to auto jest. Za szybkie dla ciebie? Uwaga! Nie chcę komu... No tak, ty nie lubisz szybko. Wow, kobieto! To ci do prawa jazdy! No przecież nikt. Nikt ci nie do prawa jazdy jeszcze. No mówię za szybko. Oj, ja nie wiem, czy kiedyś miałam to do prowadzenia prawdziwe. O, ja chcę tą limuzynę. To Y się wysiada.
tam masz tam, lizynę, daj, szybko, daj, daj, daj. Biegnij! Och! Nie będę cię bić tam. Nie, tylko wylecisz z samochodu. Ja cię, ale mam limę. Ojejku! Ło, jaka demolka! Nie, skręcaj! Wow! Oh my god! Coś ty zrobiła! Nie wiem, ciężko się steruje. Demolujesz samochody. No sama chciałaś. O Jezu, uwaga! Uwaga! Owijam. Uwaga! O jest. Gdzie ja jadę? Co ja patrzę? Prawie że. I gdzie mogę dojechać? Nie wiem, gdzie może, chcesz? Może zrobimy jakąś misję? O Jezus, co to było? Chcesz misję? To czekaj, daj uwaga! Chwilę. Uwaga! O Jezu! Wow!